Elo, elo. Dobra, sprawa jest tego typu, że przez 3 lata, 3,5 jeżdżę na wózku. Kiedyś jeździłam tak tylko na wózku, że z niego nie wstawałam. Ale przez ten czas ani razu nie spadłam też z wózka. I dzisiaj po wizycie właśnie u mojej neurolog kochanej, która zapytała mnie, co tam, jak tam się masz. Ja super, dobrze, działamy. Są dołki, ale pod kontrolą. No i wyjechałam od niej i źle wyjechałam na krawężnik. I się wyrąbałam z wózka i to jest o tyle śmieszne, że wiecie, jak z krzesła upadasz i wszystko możesz i tak dalej, to wyciągasz tak nogę, no nie, dajesz kontrę, że nie upadasz. A ja w momencie stresu, gdzie już widziałam, że się wypieprzę z tego krawężnika na tą starą taką kostkę z różnymi kamyczkami i tak dalej, no to już widziałam, że upadam, już adrenalina zadziałała, w ogóle adrenalina to jest to, i spięłam się cała i już w ogóle niczym nie mogłam ruszyć. Cieszę się, że w ostatniej chwili wyciągnęłam rękę, dzięki temu nadal taki piękny uśmiech. No i do czego zmierzałam? A, no i upadałam w takim slow motion totalnym, że tak leciałam, już widziałam, że ta noga mi się nie ruszy, więc widziałam, jak spada but. Swoją drogą trochę zniszczyłam swoje Air Maxy, więc zbieram hajsy na Air Maxy nowe. No, tak naprawdę to wiecie, na co zbieram. Ale, no właśnie, później ta noga mi się wbijała w te kamyczki, tu się zdzierało, czułam, że tam w ogóle się skóra zdziera, bla bla bla. No i tak leżę i tak szybciutko tam jakieś dziewczyny szły i mnie zobaczyły. Ja mówię, tak, możecie mi pomóc. To jest ten moment, więc mnie pozbierały, ja się pozbierałam, no. Ale właśnie, co? Ja w ogóle nie o tym chciałam. Czas zacząć weekend. Więc tak jest. No, adrenalina, wiecie, trzeba sobie ogojnąć teraz, więc czynię honory. W ogóle zawsze byłam ciekawa, jak to jest. Poza tym, że spieprzyć się z wózka, to już wiem, już mi wystarczy tych nowości. No, ale jak się napić spirytu samego, jak to jest? Ło, czyściutko. Także wasze zdrowie. No i spotkałam fajnego pana w taksie, który mnie zabierał do domu. Ale klepie. No. No. Taki niby byle co, ale tam jest wszystko tak zdarte i tak. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł w ogóle, ale koleżanka, która się na tym zna, nie odbierała telefonu, więc stwierdziłam, że spróbuję. No właśnie, i teraz. Ale żeby. Właśnie spotkałam fajnego pana, kierowcę, który właśnie podjechał ze mną do sklepu po jakiś spiryt, żeby to oczyścić, no bo głupio tak, żeby mi się coś tam zaczęło i żeby się jeszcze przez to rozchorować. Teraz może na chilloucie. No właśnie pan wyskoczył do sklepu, poza spirytem jeszcze zanabył mi browarkę. Więc weekend mode on, ja jestem pobijana, tu mi czuję, że tak mocno spuchnie i tak dalej, ale jest adrenalina. Kiedyś, jeszcze całkiem do niedawna, w środę nie zawiązywałam butów. Bo wiecie, życie chorego jest takie nudne. Właśnie nie ma tej adrenaliny. A tak dzisiaj się tak coś zadziało, poczułam, że żyję. Tu się przewracałam, jeszcze tak upadałam strasznie powoli, bo ten wózek się gdzieś tam zaciął, więc tak niby się chciał przewrócić, ale się nie przewracał. I odlot, odlot, także tak to wszystko. Dobrze, teraz miliardy płacą za to, żeby robić takie efekty specjalne w kinie. Hollywood. Hollywood, no, a ja mam to za free. Także, a jakiś czas temu nie wiązałam butów w środę. I żeby tak wiecie, jak chodziłam, to żeby tak było na pograniczu, no nie? Ta adrenalinka, no. No ale bez sensu być chorym, stracić zęby albo zdrowie, albo się połamać z powodu tego, że się nie zawiązało butów, więc tak ten argument do mnie przemówił, więc już teraz wiążę buty, natomiast szukam nadal
źródeł jakiejś takiej dobrej adrenaliny, takiej, co by się jeszcze przy okazji nie uszkadzać. Także jak macie jakieś pomysły, albo chcielibyście gdzieś zabrać Karasia, to jestem chętna. Nie jestem chętna. Forma jest, wszystko się zgadza. Czy nie jest samo, dużo roboty robimy. Pozdro panie Kubo. Pozdro panie Kubo i powodzenia na triatlonie. Niech pan tam pozamiata. No, także ten. No to trzymajcie się. A z tym, na resztę tego, nie wiem, postaram się nie przewracać. Może jakaś naleweczka. Kto wie, dla zdrowia. Malinowa, malinę dzisiaj widziałam, no. Także, Także, ja i moja rana. Moja rana, piękna rana. Zdarta rana. Żegnamy was. Ja się zdecydowanie udaję na odpoczynek. Zdecydowanie się udaję na odpoczynek. Piweczko jest królewskie, klasyczne, a co? Z puchy. Wiadomo, najlepiej. Tym bardziej jak się pije raz na rok. W ogóle to nie wiem, czy tak można. No najwyżej mi skasują ten filmik. No to trzymajcie się ciepło, działamy dalej. Ja mam piątek pełną gębą. Zobaczcie, jak mam fajnie. Teraz. Co tam, że jakieś... Mam grafety. Mam swoją prywatną dżunglę. Także teraz przyniosę kocyk po duchy i będę sobie czytać książkę i... No właśnie. No właśnie. Zajebiście spędzę czas. Zbierając siły na przyszły tydzień. Żeby działać dalej. To śmieszne, jak mnie ludzie pytają. Co ty teraz w ogóle robisz tak na co dzień? Tak... Nic, no leżę i choruję, no. Tak naprawdę, o, tu mam notatki. Widzicie, bo nie mam czasu nawet. Busiki trzeba załatwić na przyszły tydzień. Wszystko logistycznie ogarnąć, potwierdzić, wykombinować, co, gdzie, jak się wepchnąć. Są super znajomi, którzy mi pomagają, jak nie ma tych busików, więc ale ich też trzeba wydzwonić, ogarnąć i tak dalej. Ale pozdrowy, pozdro Michał, szczególnie gdzieś tam Michał. Romanowski gdzieś tam chilluje na wakacjach, także udanego wypoczynku. Robert ostatnio mi mega pomógł w ostatniej chwili, właśnie z dnia na dzień podratował, dlatego byłam 2 godziny na rehabilitacji, podziałaliśmy fajnie, a Robert mnie właśnie podrzucił i poczekał ze mną, także fajnie dzieje się, trzeba szukać, działać i mieć cel, a to przede wszystkim, a wiecie jaki nasz jest cel. No a za ten cel buziaki. Płetwa. See you.